jesienne, słoneczne popołudnie w tej pięknej świątyni Marii Magdaleny w Cieszynie. Kochani, spotykamy się znowu w szczytnym celu. Po raz kolejny wesprzeć stowarzyszenie tak o trudnej działalności, ale bardzo ważnej, Hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty. Bardzo witam serdecznie i proszę o parę słów panią dyrektor. Szczęść Boże, Joanna Piotrowska-Cieślar, jestem prezesem Hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Rozpoczęliśmy 25 rok naszej działalności w Cieszynie i powiecie. Pomoc naszą świadczymy zwłaszcza osobom dotkniętym chorobą nowotworową. Świadczymy ją dwutorowo. Z jednej strony pomagamy przy pielęgnacji, dostarczamy środki medyczne, pomagamy materialnie i finansowo chorym i ich rodzinie. Z drugiej strony wypożyczamy bardzo dobrej jakości sprzęt medyczny. Sprzęt medyczny mamy w dwóch magazynach, wypożyczamy go bezpłatnie. Żeby te dwie rzeczy móc stale opracowywać, są potrzebne dwie sprawy, mianowicie pieniądze i wolontariat. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie zaprosić wszystkich chętnych, którzy tylko chcą ofiarować swój czas i siły na pomoc w naszej działalności. Natomiast pieniądze zbieramy czy to z wpłat z 1%, bądź z darowizn na nasze konto indywidualne, bądź firm oraz różnego rodzaju zbiórek i kwest. Zbiórki na przykład na różnego rodzaju właśnie takich spotkaniach, jak ten koncert kolęd. Korzystając z okazji, chciałam serdecznie podziękować księdzu proboszczowi za umożliwienie zorganizowania tutaj tego koncertu, kapelom za to, że chcieli nam zaśpiewać, będą nam śpiewać, a państwu za tak liczne przybycie. Szczęść nam Boże w nowym roku.